Kontynuujemy. Rachel, rozdział trzeci, strona 37. Piątek, 12 lipca 2013. Rano. Jestem wyczerpana. Mam głowę ciężką od snu. Kiedy piję, prawie w ogóle nie śpię. Ścina mnie na parę godzin, a potem budzę się chora z przerażenia. Chora z odrazu do samej siebie. Jeśli zdarzy mi się dzień, kiedy nie piję, nocą zapadam w sen najgłębszy ze snów. Pogrążam się w bezdennej nieświadomości i rano nie mogę się dobrze obudzić. Nie mogę trząsnąć się ze snu, który towarzyszy mi wiele godzin, czasem nawet cały dzień. W przedziale jest dzisiaj tylko garstka ludzi, wszyscy daleko ode mnie. Nikt na mnie nie patrzy, więc opieram głowę o okno i zamykam oczy. Budzi mi pisk hamulców. Stoimy przed semaforem. O tej godzinie, o tej porze roku, słońce świeci prosto na stojące przy torach domy, zalewając je światłem. Niemal to czuję, ciepło porannego słońca na twarzy i ramionach, gdy po śniadaniu czytam gazetę przy stole. Tom siedzi naprzeciwko mnie, więc kładę bose stopy na jego stopach, bo jego są dużo cieplejsze. Czuję, że się do mnie uśmiecha i czerwienie się od szyi po piersi, jak zawsze, gdy tak na mnie patrzy. Szybko mrugam i znika. Wciąż stoję przed semaforem. Widzę Jess w ogrodzie, a za nią mężczyznę, który właśnie wychodzi z domu. Mężczyzna coś niesie. Chyba kubek kawy. Dociera do mnie, że to nie Jason. Ten jest wyższy, smukły, opalony. To przyjaciel rodziny, jej brat. Albo brat Jasona. Pochyla się i stawia kubek na metalowym stole na trasie. Nie. To jej kuzyn z Australii, który zatrzymał się u nich na kilka tygodni, albo stary przyjaciel Jasona, jego drużba. Jess podchodzi do niego, obejmuje go w pasie i całuje w usta, długo i namiętnie. Pociąg rusza. Nie mogę w to uwierzyć. Gwałtownie wciągam powietrze. Zdaję sobie sprawę, że przez cały czas wstrzymywałam oddech. Dlaczego to zrobiła? Przecież Jason ją kocha. Widzę to i wiem. Przecież są szczęśliwi. Nie mogę uwierzyć, że mogłaby mu to zrobić. Jason na to nie zasługuje. Jestem załamana. Jakby to mnie zdradzono. Moją pierś wypełnia znajomy ból. Tak jak kiedyś, wtedy był oczywiście większy i silniejszy, ale doskonale go pamiętam. Takich rzeczy się nie zapomina. Dowiedziałam się, tak jak chyba wszyscy w dzisiejszych czasach, przez lapsus elektroniczny. Czasem jest to SMS albo wiadomość nagrana na poczcie głosowej. W moim przypadku był to mail. Współczesny odpowiednik śladu szminki na konie rzeku. Odkryłam to zupełnym przypadkiem, naprawdę. Nie mieszkowałam, ani nie szpiegowałam. Miałam nie tykać jego komputera, bo bał się, że niechcący skasuje coś ważnego albo kliknę gdzie nie trzeba i zainfekuje komputer wirusem czy trojanem. Technika nie jest chyba moją najmocniejszą stroną. Prawda, Rach? Powiedział, kiedy dało mi się skasować całą listę kontaktów w jego skrzynce pocztowej. Dlatego nie wolno mi było tykać komputera, ale chciałam dobrze. Próbowałam zrekompensować mu to, że byłam taka trudna i żałosna. Planowałam coś specjalnego, wyjazd z okazji 4. rocznicy naszego ślubu. Podróż, która miałaby przypomnieć nam, jacy kiedyś byliśmy. Chciałam mu zrobić niespodziankę, dlatego musiałam potajemnie sprawdzić jego godziny pracy. Musiałam zajrzeć. Nie szpiegowałam, nie próbowałam go nakryć, ani nic. Nie jestem głupia. Nie chciałam być jedną z tych koszmarnie podejrzliwych żon, które grzebią mężom w kieszeniach. Raz ktoś zadzwonił na jego komórkę, kiedy brał prysznic, więc odebrałam, a on się wściekł. Zarzucił mu, że nie ufam. Był bardzo urażony i strasznie w to się poczułam. Musiałam zerknąć na jego plan pracy. Akurat spieszył się na spotkanie i zostawił włączony laptop. To była świetna okazja, więc spojrzałam na harmonogram i zanotowałam kilka dat. Zamykając okienko przeglądarki z kalendarzem, zauważyłem, że nie wylogował się. Mam dostęp do jego konta i widzę wszystkie maile. Na samej górze była wiadomość aboid@cinnamon.com. Kliknęłam xxxxx. Nic więcej, same xy. Pomyślałam, to spam, ale po chwili dotarło do mnie, że to pocałunki. Miałam przed sobą odpowiedź na list, który wysłał kilka godzin wcześniej, tuż po śmierci, gdy jeszcze spałam.